Dzień dobry wszystkim w nowym vlogu na tym kanale. Ja właśnie wybrałam się z... Arlety jeszcze nie ma. Wybrałam się z Arletą, Ozim i Natusiem na spacer. Arleta poszła teraz Natusia odprowadzić do domu. Zobaczcie, jaką mamy w Lublinie piękną zimę. Normalnie czuję się, jakbym była na jakimś biegunie północnym w Laponii. Jest cudownie. Dla mnie mogłoby się tak utrzymać do świąt, a nawet i do Sylwestra. Ja bardzo lubię śnieg. Dla mnie tylko jak śnieg spadnie, to od razu czuję się jakoś tak, lepiej mi jest oddychać, niż na przykład jak jest taka plucha. No ale dzisiaj mamy śliczny dzień, naprawdę. Czekam, aż Arleta wróci, bo jeszcze idziemy kawałek na spacer z Ozim. Ja oczywiście standardowo bez czapki. Muszę nauczyć się chodzić w czapkach, powiem wam, bo przeziębiłam się, coś mnie gardło boli, katar mam. No ale cóż. Takie mamy uroki zimy i uroki tego, że człowiek się cały czas rozgolasza. No, no, chciałam wam powiedzieć, że bardzo chciałam zacząć nagrywać vlog masy, ale nie mam za bardzo kiedy, bo codziennie pracuję. Jak wiecie, ja z siostrą prowadzimy własną działalność gospodarczą, mamy kwieciarnię. Codziennie praktycznie jestem w tej kwieciarni, ale wtedy, kiedy mogę, coś na was z chęcią ponagrywam. W ogóle ja tak kocham święta i moja siostra też tak kocha święta, ale nie... Nie wiemy, jak to w ogóle przekazać w tych vlogach i pokazać wam, że rzeczywiście my tak uwielbiamy te święta. W ogóle ja bardzo lubię ten okres taki przedświąteczny, co teraz jest. Te przygotowania, ubieranie choinki. Mam w ogóle w tym roku zamiar upiec piernik, taki a la staropolski. Także mam nadzieję, że coś fajnego dla was ponagrywam, że was się w ogóle tutaj zbierze większa ilość osób, że zostawicie łapeczkę, lajka. Łapeczka i lajk to chyba to samo. Komentarz, zasubskrybujecie mój kanał, byłoby bardzo super. I co? No i chyba po takim wstępie zapraszam do oglądania. Vlog pewnie standardowo będzie w zbitku kilku dni. Nie! Ciotkę wytarł ręce, no. Ludzka przewróci. No tutaj praktycznie cała do tej, do połowy łydki wchodzi. Zrób aniołka. Ozi, ratuj ją. Usta, usta. Robię na zdjęcie. Uhu, już Ozi potknęła się twoja pani. Chciał ci zabrać rękawiczkę? Ozi, łap ją! Wyglądasz jak dementor! W kolejnym dniu. Ja właśnie byłam na szybko w domu. Jestem dzisiaj sama w kwieciarni, Reda została w domu. Byłam szybko zobaczyć, czy Ozzy coś narozrabiał, bo zostawiłam go dzisiaj w domu. Nie brałam go, ale no, byłam zobaczyć, czy narobił jakiś szkód w domu, bo on tak potrafi. On ma takie dni, że jest wszystko w porządku. Nic do mnie robi, a czasami jak się wejdzie, to jest taki armagedon. I mówię, polecę, szybko sprawdzę. Idę do kwieciarni i pokażę wam, jakie w kwieciarni zaszły zmiany remontowe. W ogóle zobaczcie, jak jest pięknie, zimowo, śnieżnie. I tak właśnie kwieciarnia wygląda od razu, jak wchodzicie do nas. Na wprost mamy ladę, półkę ze świecami,
ogromny, duży, tak jakby można powiedzieć, panel. U nas tutaj na wprost Seti Flowers, tam stoją flowerboxy, jakieś torebeczki prezentowe. Tutaj mamy choinkę już ubraną i oczywiście cudne serca na szybach. Nie zdarte jeszcze z walentynek, głupio się przyznać, ale no zostaną, akurat zaraz będą kolejne. Nie mamy jakieś świąteczne dodatki. A tutaj są kwiaty. A tam dalej właśnie jak przedziela się kolor ścian z takiego butelkowego zieleni na ten brąz, tam jest taka, Boże, strefa, jak to powiedzieć, zniczowo, no cmentarna. Ale to ślicznie to wygląda. No tak w porównaniu do tego, jak wcześniej było, jest super.